Tak wygląda i tak brzmi nowy nabytek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie. To pierwszy fabrycznie nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na terenie tej gminy. Ten samochód akurat posiada 5400 litrów wody, taki ma zbiornik, i 540 litrów na środek pianotwórczy. Czyli 10% po prostu środka pianotwórczego, to jest 10% ilości całej wody, która jest w tym samochodzie. No i pojazd przede wszystkim do gaszenia pożarów. Nie zawsze są hydranty, nie zawsze są jakieś te zbiorniki wodne, gdzie możemy tej wody pozyskać. I z takim jednym z gorszych rzeczy jest, gdy jeszcze się pali, a my nie mamy wody. Także ten jeden samochód i teraz ten drugi pozwoli na to, że możemy podjąć naprawdę skuteczne działania gaśnicze przed przyjazdem jeszcze innych jednostek. Nowy wóz znacząco podniesie wartość bojową jednostki z Krzymowa. To nie tylko radość dla jednostki, bo ona nie pomoże remontom w domu, natomiast pomoże zabezpieczyć bezpieczeństwo w gminie i nie tylko, ponieważ ciężki samochód, ciężkie wyzwania, nie tylko dla jednostki, również dla samorządu, bo przecież trzeba będzie ubezpieczyć i zabezpieczyć taki samochód. Jednak sam zakup samochodu nie obciążył budżetu gminy. Udało się to dzięki pomocy parlamentarzystów, których działania zaowocowały promesą w wysokości 950 tysięcy złotych. Jestem przyjacielem druhów OSP i cieszę się, że ten samochód tu jest, ale nie samochód jest najważniejszy. Nowy samochód tym druhom się należy, ale to oni tworzą tą jednostkę i służą społeczeństwu. I to im się należą słowa podziękowania. Ja dziękuję, że byłem i wspierałem przy tym zakupie tego samochodu. Te środki rządowe, o które zabiegaliśmy. W tym roku do straży pożarnych z terenu gminy Krzymów trafiły dwa nowe wozy ratowniczo-gaśnicze.